Cześć moi drodzy, z tej strony Farrell i witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Przyszedł czas na kolejny odcinek zdradzieckiego chowanego na przekozackiej mapie, gdzie strzeże wszystkiego wielka Godzilla. Ale zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałem się do was zwrócić z ogromną prośbą, ponieważ ostatnimi czasy YouTube nie wysyła powiadomień do moich widzów, więc sprawdźcie koniecznie, czy macie dzwoneczek kliknięty przy subskrypcji, ponieważ jest to bardzo ważne, żebyście dostawali powiadomienia o nowych materiałach. Strzelcie łapeczkę dla zasięgu, takie 10 tysięcy byłoby naprawdę mile widziane, a w sekcji komentarzy napiszcie, dlaczego na przykład lubicie wakacje, a w przyszłym odcinku jednemu z was spośród komentarzy wręczę 1000 fałdolców. Mi się wydaje, że taki układ dla dwóch stron jest mega korzystny. Tylko pamiętajcie, że giveaway'e są dla wspierających z kodem Farrell w sklepie Fortnite. Ja moim wspierającym mega dziękuję za wsparcie. Bez was mnie by tutaj nie było. Ja już nie przedłużam, zapraszam na przekozacki odcinek. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną 14 osób i będziemy się bawili w chowanego na przekozackiej mapie, która się nazywa Godzilla King of the Monster. Jak widzicie, z tyłu za nami jest Godzilla. Zobaczcie wszyscy. Z tyłu jest Godzilla, naprawdę, nie kłamie. To mo. Widzicie? I ona chce zaatakować te miasto, a my będziemy dzisiaj się tutaj bawili w chowanego. Więc moi drodzy, macie szybciutko 2 minuty na to, żeby się schować. Osoba, która najlepiej się schowa, wygrywa 1000 fałdolców. Let's go, let's go! Rozchodzimy się, lecicie! Co my tutaj mamy? Na samym początku zajrzyjmy tutaj do środka. A tutaj... Na dzień dobry taki meteoryt. Ej, co tu się stało w ogóle? Zobaczmy pod schodami, czy ktoś tutaj jest. Nie ma nikogo. Okej, lecimy dalej do góry. Ej, mapa jest przecudowna. Kodzik macie oczywiście podany w opisie, albo tutaj też nade mną widnieje. Ej, no Godzilla jest kozacka. Kto w ogóle ma banie, żeby coś takiego stworzyć? Ja na przykład budowałem kiedyś sobie mapkę i jest tak mega trudno coś ciekawego zbudować. Raczej ciekawego. Coś, żeby ładnie wyglądało. O, może w ten sposób. Kolejny jakiś meteoryt. Fajnie, że mam grappler, wiecie? Mega lubię hide and seeki z grapplerem, bo jest to wszystko takie dynamiczniejsze. Można wszędzie wskoczyć i wszędzie wejść. Ale sprawdźmy sobie jeszcze ten oto budyneczek, a w nim się pali. Tutaj mam jakieś kartony. Tutaj fajna kryjówka. Mógłby ktoś tutaj się schować, ale jak widać nikogo tutaj nie ma. O, dzień dobry, proszę panią. Witam panią serdecznie, siemaneczko. Patrz mi w oczy, jak do ciebie mówię. Dobrze? Przystojna z ciebie dziewczynka, ładnie też tańczysz. Ale moja kochana, patrz na to. Aj, nie dam. Myślałem, że będę mógł do ciebie przykleić C4. Szkoda. Chciałem zrobić taką fajną misję, że przykleja do ciebie C4, a ty masz minutę na to, żeby kogoś znaleźć, bo jeżeli nie, to cię detonuje. Ale nie szkodzi, moja droga. Idziesz ze mną i masz 30 sekund na to, żeby wskazać, gdzie ktoś się schował. Lecisz. Let's go, let's go. A my... wysadzamy kanciapę i lecimy. Uwaga! Moja... Jesteś pewna, że ktoś tutaj będzie? O! Ho, 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 ho. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę panią. Czy ma pani taki taniec, że się pokazuje... Nie wiem, czekajcie. Powiedzcie mi, dziewczęta, czy macie taką emotkę, że wystawiacie cyferkę? Ta pani nie ma, ta pani też nie ma. Kurczę, szkoda, bo chciałem taki zrobić challenge. Kto ma większy numer, ten wygrywa. No ale niestety tego nie zrobimy. Pani musi niestety zginąć, a pani ucieka dalej, się chowa, a ja lecę w roli Godzilli szukać kolejnej osoby. Let's go! Lecimy dalej. Tutaj mamy jakiegoś Starbucksa, bo kawka jest. Zobaczmy tutaj, czy ktoś się schował. Gdzie? Ej, już byłem pewny, że kto jest... Aha. Proszę panią, wystaje pani głowa. A tutaj pani z Shaolin pochodzi. Ja idę, a pani wystaje głowa przez schody. Moja droga, 30 sekund na to, żebyś kogoś znalazła. No niestety, myślałem, że ktoś jeszcze będzie w tym budynku. Lecimy. No jestem mega ciekawy, czy ta przesłodka kobitka kogoś mi wskaże. Ej, tu nikogo nie ma, no. Zostało ci, moja droga, jakieś 15 sekund. No, to jest mało. To jest mało. A mapa jest duża, naprawdę. Skaczesz tutaj po kartonikach. Słońce. Masz jeszcze 5 sekund, może ci się uda. 4, 3, 2, 1. Ej. O! Tak to miało wyglądać. No niestety, myk do lobby, a my... O! Stój, stój, stój! Godzilla mi się zwiesiła. Grappler. Co jest? Godzilla mi się popsuła.
Dobrze, mam rift to go. Odpalimy rifta i szukamy dalej. Okej, okay, co? Wow, jak to w ogóle przekozacko z góry wygląda? To jest jakaś hydra? Widzowie, napiszcie w komentarzu, co to jest. Mi się wydaje, że to jest jakaś hydra. Dobra, nieważne. Lecimy dalej. Byliśmy tutaj w Starbucksie tak zwanym i lecimy zobaczyć teraz ten budyneczek. Co to w ogóle jest? Ratusz? Meteoryt przy chrzaniu. To jest ratusz w ogóle z Tilted Tower, rozwalony. Ej, nikogo nie ma. O, cicho. Hop. Nie wierzę. JJ-ka, ile ty miałaś HP? Ja chciałem po prostu zwrócić uwagę tobie, uderzając ci widelcem leciutko. No przykro mi, misiu kolorowy. Bo byłaś misiem kolorowym. Dostałaś z widelca. I no i umarłaś. Trudno. A my lecimy dalej. Kurczę, najgorzej. Teraz będę wiedział, widzowie, że nie mogę was od razu atakować. Nie sądziłem, że taki ma damage moja Godzilla. Co my tu mamy? Boisko w... Naprawdę? Naprawdę grasz na gitarze tu? To może zatańczymy jeszcze razem, co? Okej, okay, siemanko. Moja droga pani koszykarko? Tak, pani koszykarko. Ma pani 30 sekund, żeby kogoś wskazać? Lecimy. Let's go! Let's go! Minęło pani już... Ej, proszę mnie nie bić. Proszę mnie nie bić. Tutaj, tak? W środku? W środku mówisz? A, jest pani! Dzień dobry. Moja droga, to jest chyba koleżanka, tak. No, ja ciebie też, buźkę masz ode mnie, od Reksika. Dasz radę się stąd wydostać? Mm-hmm. Powiem tak. Patryku, niestety, sam się wypchałeś w pułapkę, no trudno, a my lecimy dalej. Ty, moja koleżanko, koszykarko, możesz uciekać. Leć, trzymaj się, życzę ci powodzenia i tak się za chwileczkę spotkamy. A my idziemy sprawdzić teraz, co się dzieje w McBurgerze takim. Co to jest? Hamburgerze, tak? McHamburger? Aj, mnie zawsze te schody kuszą. Mi się wydaje, że zawsze ktoś się pod schodami schowa, a tutaj jednak... Nie! Ząb! Sprawdźmy dalej, co tutaj się dzieje. Nikogo nie ma. Nikogo nie ma. Odpalmy rifcika. Przelećmy się może rifcikiem i sprawdźmy kolejną lokację. Czy z góry kogoś widać? Nope. Dobra. Więc moi drodzy, sprawdźmy teraz tą lokację. Czy ktoś się schował tutaj? Za kartonami nikogo nie ma. A tutaj czy ktoś jest, bo moja Godzilla jest głodna i chętnie by kogoś schrupała. Powiem wam, w ogóle kozak te widelce, co mam w ręku. Dostałem je od Wicki na urodziny, bo miałem wczoraj, więc mega dziękuję, serduszko. Jeżeli też macie takie widelce, napiszcie w komentarzu. Czy ktoś tutaj się schował? No nie, niestety, kurde. Gdzie wy jesteście, robaczki? Tutaj już chyba byłem, ale nikogo nie znalazłem. Może spróbujmy jeszcze raz. Dzień doberek. Dzień dobry pani. Wychodzimy tanecznym krokiem razem spod schodów. I ma pani 30 sekund, żeby mi kogoś wskazać, a ja go wysadzę z T4 z miłą chęcią. Let's go! Ja jestem ciekaw, czy kogoś znajdzie. 5 4 3 2 1 Bye bye Maszkaro. Ej, jak ty to przeżyłaś? Tomaszku, jakiś tytanowy Tomasz to był, że on przeżył C4, wariacik. Okej, okay. Szkoda Tomku. Byłeś spoko ziomkiem, ale tymczasem lecimy dalej. Sprawdźmy tutaj autko. Czy ktoś się... Tu... Siema Jonesy! Siema Jonesy! Mordeczko, zatańczmy razem na początku. Poznajmy się. Wiesz, o co chodzi, ziomku. Słuchaj, przyjacielu. Odpalam rifta. Masz 30 sekund od wylądowania na ziemię, żebyś kogoś znalazł. Let's go! Jak chyba jeszcze wysoko na tej mapie nie byłeś, Jonesy? Jonesy poszedł ostro.
Czemu wszyscy lecą akurat w tym kierunku, gdzie my już byliśmy i szukaliśmy? Dobra, ja wylądowałem. Dobra, John C. dotknął ziemi, 30 sekund. Let's go. 5 4 Jest pan dziadek do orzechów. John C., uderz go. Nie, nie, go. Możesz? Nie możesz, okej. Drodzy panowie, zróbmy tak. Zróbmy tak. A czemu ty uciekasz? Czemu ty już uciekasz? Okej, od razu panią ciastek zdradziłeś, tak? Kurde, nie wiem co mam teraz z wami mordy zrobić. Czekajcie, co tu się... Aj, tu kolejny jest! Co tu się dzieje? Zróbmy tak. Aha. Najgorzej. Bo miał jeden przeżyć. Przepraszam was, mordyczki. No miał jeden przeżyć. Myślałem, że ktoś wskoczy w dziurkę. Dobra, ale no... Dostaliście wyeliminowani wszyscy. Najgorzej. XD. Dobra, a my lecimy dalej z szukankiem. To może odpalimy Rift to Goa i zobaczymy z góry mniej więcej, gdzie ktoś się schował. Okej. Czekaj. Kółeczko. Co to za oszukana różyczka? Uwaga, lecimy oczkusiem. A dzień dobry pani. Dzień dobry. Dabowanko. Witam. Pani piłkarko, my się widzimy już po raz drugi w dzisiejszym odcinku, więc proszę teraz mi kogoś wskazać, jeżeli pani wie, gdzie ktoś się skrywa. Let's go! 30 sekund. Bo zostało nam tylko już 5 osób, no jestem mega ciekawy, czy ci się uda. No zobaczmy. Czy tam jest pan... Co wy tam we dwoje robicie? Drodzy państwo, wychodzić, bo wysadzam, szybciutko! Zdążyli, tak? Ej, gościu, gdzie on jest? Gdzie on jest? Smoku, miałeś nie uciekać. Okej, skoro pan Bananek, gdzie pan Bananek? Panie Bananku, proszę tu wrócić, ja do pana wracam teraz z zadankiem, a pan uciekł? Nie, no, panie Bananku. A, jest pan. Pan ze strachu, widzę, trochę podgnił. Dobra. Okej, moi drodzy, słuchajcie, jest dla was zadanie. Macie po impulsie. Dobra. Daj panu Bananowi też. Kto pierwszy wskoczy na to drzewo, wygrywa życie, a kto drugi po prostu wygrywa śmierć. O, niech będzie w ten sposób. O, panie Bananku, było blisko. Pani koszykara, skoczna dziewczyna i... No, niestety się nie udało. Jeszcze raz. Kolejna próba. Brawo. Kijak, niestety nie udało ci się. Koszykarka dzisiaj wszystko wygrywa. Mordeczko, wiesz co? Dobrze ci bardzo idzie. Wskaż mi kolejną osobę. Let's go! Gdzie ta piłkara biegnie tyle? Wiesz, mordeczko, że też masz nieograniczony czas. Masz czas ograniczony. Masz minutę. Naprawdę? Schowałaś się tu za samochodem, a ja tego nie widziałem. Nice. Dobra, moi drodzy, dla was zadanko jest bardzo proste. Chodźcie za mną. Okej, moje drogie, za mną. Proszę wejść na górę. Wy wchodzicie na górę. A ja tutaj stanę sobie. I zrobimy coś takiego. Chodźcie tutaj, moje kochane. Tutaj też, piłkaro, zapraszam cię. Tutaj, do mnie. I patrzcie, macie przed sobą trzy drzewka. Jedno, drugie i trzecie. Każda ta osoba teraz podbiega do jednego drzewka, które wybiera. No dawajcie. Niestety, TFTU, twoje drzewko było wybuchowe, a ty uciekasz dalej. A czy nie, ty mi wskazujesz kolejną osobę. Let's go! On wygrał? Została jedna osoba? Faktycznie, Jezus Maria, nie, ja myślałem, że jeszcze jedna osoba się chowa, a to... Plus ja równa się 2, czyli dwie osoby zostały na mapie. Gratulacje, mordeczko. Jak ty się nazywasz? Sroka155, tak się nazywasz, tak? Tak. Może... Jest, gratulacje. W ostatnim momencie wyeliminowałeś piłkarę. Ona była naprawdę mega dzisiaj zawodnikiem. Wyeliminowała chyba 4 aż osoby.
1000 fałdolców trafia do ciebie. Mam nadzieję, że fajnie się bawiłeś. Bawiłeś się fajnie? Przyznaj się. Tak, bardzo. Okej. Okay. A gdzie dostanę te fałdolce? Wystarczy, że napiszesz do mnie na maila gamingwithfarel@gmail.com, a ja ci podeślę kod PSC o wartości 40 zł. A teraz znikaj! Moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku ze Zdradzieckiego Chowanego. Trzymajcie się, hej!